Zostałam radykalnie zbawiona, kiedy miałam 16 lat. Byłam w rezerwacie Indian w ramach praktyk studenckich. Zaproszono mnie na spotkanie przebudzeniowe, nie wiedziałam, co to jest, i to mnie dosłownie powaliło na ziemię. Byłam tam jedyną białą Amerykanką, resztę stanowili Indianie, i moje życie radykalnie zmieniło się tamtego dnia. Zostałam zbawiona, narodziłam się na nowo. Znaleźli mnie ludzie z uświęceniowego kościoła zielonoświątkowego i powiedzieli: potrzebujesz Ducha Świętego. I Duch Święty stąpił na mnie. To było 14 marca 1976 roku. 13 marca tego samego roku zostałam kompletnie zbawiona. Następnego wieczoru zostałam napełniona Duchem Świętym. Boża moc uderzyła we mnie, tak jak tu widzimy dzisiaj. To wydarzyło się w tym małym, uświęceniowym, zielonoświątkowym kościele w Mississippi. Upadłam na podłogę i turlałam się wzdłuż rzędów. Byłam turlającą się świętą. Mówiłam w językach, nie byłam w stanie mówić po angielsku. Powiedzieli: musisz być ochrzczona, i wyciągnęli jakąś wannę. Ochrzcili mnie i wszystko się zmieniło. Stałam tam w kościele z podniesionymi rękami, modląc się i uwielbiając, i uderzyła mnie Boża obecność, wstąpiło na mnie światło. Zastygłam tak i stałam tam przez 3 godziny. I usłyszałam, jak Bóg mówi: jesteś powołana, aby być misjonarką i usługującą w Afryce, w Azji i w Anglii. W tamtych czasach nikt nie prosił 16-latki, aby głosiła w kościele. Teraz się to robi, ale nie wtedy. Usłyszałam Boga, a na drugi dzień stanęłam na rogu ulicy i zaczęłam głosić Ewangelię. I nigdy nie przestałam. Mając 20 parę lat, prowadziłam naprawdę duże spotkania ewangelizacyjne, takie, na których tysiące ludzi podnosiło swoje ręce i wychodziło do przodu. Pewnego dnia Bóg mnie zatrzymał i powiedział: ty nie wiesz nic na temat królestwa, musisz usiąść wraz z ubogimi. Najpierw zgromiłam diabła, ponieważ myślałam, że Bóg nie chciałby powstrzymać mnie od prowadzenia wielkich spotkań. Ale On mnie zatrzymał i posadził mnie wraz z ubogimi. I czynił to przez około 18 lat. Sadzał mnie wraz z najuboższymi w slumsach. Powiedział: teraz uczysz się o królestwie. Posłał mnie do Mozambiku z biletem w jedną stronę, zakupionym jeden dzień wcześniej. Powiedział: chcę, abyś pojechała, nic nie mając, i usiadła na rogu ulicy. Okazałam posłuszeństwo i pojechałam. Roland wciąż pisał swoją pracę, a ja pojechałam do Mozambiku po to, żeby uczyć się języka portugalskiego i szanga. I zobaczyłam te wszystkie dzieci odziane w łachmany, chore, umierające, śpiące pod mostami. Ja też nie miałam gdzie spać. Nie wiedziałam, dokąd iść, nie miałam pieniędzy, nie miałam nic. Siedziałam na rogu ulicy, bo usłyszałam Boga mówiącego: jedź do Mozambiku. I oto jestem, ja i Bóg i te dzieci ulicy. Zabierz je do domu. Wspaniale, Panie, ale ja nie mam domu. Uczyłaś się o królestwie od ubogich, a teraz chcę, abyś uczyła się o królestwie od dzieci. Tym, co Bóg czyni w Toronto, jest coś bardzo dziecięcego. I to jest również dla ubogich w duchu. Ludzie przybywają tutaj, będąc ubogimi. Przybyłam tutaj jako uboga w duchu. Zaczęłam zbierać te umierające dzieci, rozbite dzieci, chore dzieci. Miałam ich 320. I po tych wszystkich latach bycia misjonarką pomyślałam: jestem zmęczona. Powiedziałam: kocham Cię, Jezu, całym moim sercem, ale pozwól mi pracować tam, gdzie nie ma stresu. Do Toronto przybywają ubodzy w duchu po to, aby jeść i pić. Oni mówią: chcemy więcej, i dlatego przylatują z całego świata po to, aby się napić. Tacy są ubodzy, taka ja jestem. Jestem tylko małą kobietą, zdesperowaną, spragnioną. Po powrocie z Azji poleciałam do Anglii i tam usłyszałam o Toronto. Nie miałam pieniędzy, żeby tu przyjechać. Chodziłam w tej z powrotem i zaczęłam wołać do Boga: Panie, proszę Cię, abyś zrobił tutaj to, co robisz w Toronto, ponieważ nie mogę tam pojechać.
Byłam zdesperowana i nagle Bóg stąpił do mojego samochodu. Bóg wylał swą obecność do mojego samochodu, który zatrzymał się na rondzie. Uderzył we mnie Duch Święty. W niedzielę rano poszłam do mojego kościoła i zaczęłam wołać: Panie, uczyń tutaj wszystko to, co robisz w Toronto. Nigdy wcześniej nie widziałam w kościele tego rodzaju mocy ani obecności. Duch Święty stąpił na nasz kościół w Londynie i ludzie zaczęli się śmiać, turlać po podłodze, trząść. Człowiek, który ledwie chodził, zaczął nagle wysoko skakać. Bóg się poruszał, a on w jakiś sposób dostał bilet do Toronto i przez miesiąc szlochał. Przyjechał na tydzień, a został miesiąc, łkając i szlochając. Całe jego życie uległo przemianie. Ostatecznie wróciłam do Mozambiku. Byłam sama. Stałam na rogu ulicy i zbierałam umierające dzieci. I rozchorowałam się. Dzieci były z nami, a ja poważnie się rozchorowałam. Po miesiącach tej ciężkiej pracy dwa razy dostałam zapalenia płuc. Byłam chora i przemęczona. Strzelano do nas, bito nas i strzelano do nas. A marksiści, było ciężko, po prostu było ciężko. Wołałam do Boga: chcę pojechać do Toronto, ale nie mogę. W jakiś sposób dostałam bilet egipskich linii lotniczych i trafiłam do domu odpoczynku i odnowy dla misjonarzy. Weszłam do budynku i usłyszałam rozmawiające ze sobą osoby. Pomyślałam, że już je gdzieś słyszałam. Byłam zmęczona i chora, miałam zapalenie płuc. A oni powiedzieli: jest tutaj misjonarka, która ma podwójne zapalenie płuc. Weź głęboki oddech, Bóg cię uzdrawia. To był mój pierwszy raz w Toronto. Wzięłam głęboki oddech, zaczęłam oddychać, a moje płuca się oczyściły. Upadłam na podłogę, a Bóg, zamiast mi powiedzieć: kochanie, idź sobie do supermarketu, objawił mi samego siebie. Widziałam go twarzą w twarz. Widziałam jego oczy płonące niczym ogień. One płonęły, a ta miłość sprawiła, że powiedziałam: zrobię dla ciebie wszystko. Nie myślałam wtedy, że robię coś dla kogokolwiek, ale miałam pasję w swoim sercu. Rozejrzałam się i zobaczyłam tysiące, wiele tysięcy dzieci. Wtedy zaczęłam bardzo głośno, na cały głos krzyczeć w kościele. Wiesz, ludzie często nie wiedzą, co się dzieje, kiedy ktoś zaczyna krzyczeć w kościele. I oto jestem, i nikt nie wie, skąd jestem, co robię i dlaczego krzyczę. Ale nikt mnie nie powstrzymał, pozwolili, aby Bóg poruszał się w tym kościele. To było odświeżające. Pozwolono, aby Bóg poruszał się w tym kościele. Krzyczałam: nie! Nie chodzi mi o to, że trzeba krzyczeć, ale Bóg znał moje serce dla tych dzieci i powiedział: spójrz mi w oczy, a ja spojrzałam w jego oczy i powiedział: umarłem po to, aby zawsze było pod dostatkiem. Oderwał część ciała ze swego boku. Jego ciało było całe pokaleczone i poranione. On wyrwał kawał ciała i powiedział do mnie: zjedz to. Daj to dzieciom. Wzięłam ten kawałek ciała i pomyślałam: to jest okropne. To jest po prostu okropne. Dlaczego mam karmić tym dzieci? Ale w posłuszeństwie wyciągnęłam swoją rękę, a wtedy jego ciało zamieniło się w chleb. W tej wizji zaczęłam karmić dzieci. I nakarmiłam tysiące, wiele tysięcy dzieci. A on znów powiedział do mnie: umarłem, aby zawsze było pod dostatkiem. Potem wręczył mi kielich. Przyłożył go do swego boku i to był kielich biedaka. Nie był złoty i nie miał szlachetnych kamieni. A z jego świętego boku popłynęły krew i woda. I powiedział: to jest kielich cierpienia i radości. Czy go wypijesz? Powiedziałam: wypiję go, Panie. Wypiję go. Przyłożyłam go do swoich ust i wypiłam kielich cierpienia i radości. Nie rozumiejąc, ale okazując posłuszeństwo jego kochającemu sercu, patrząc w jego twarz i w jego oczy, nie mogłam powiedzieć mu nie. Moje nie zamieniło się w tak, na podłodze w Toronto. Moje nie, moja obawa, jak to będzie karmić tysiące, wiele tysięcy dzieci, wierząc, że zawsze wystarczy. Moja
obawa o to rozwiała się w obliczu Jego miłości. Chwyciłam ten kielich, zaczęłam z niego dawać dzieciom, a one wszystkie z niego piły. Od tego dnia nigdy nie powiedziałam nie umierającemu dziecku. Od tamtego czasu przeszliśmy z poziomu małej posługi, 3-4 kościołów oraz 320 dzieci. To eksplodowało. Mieliśmy tysiące dzieci. Wiele setek osób w naszym zespole. I to zaczęło się rozlewać coraz szerzej. Ale on wciąż mówił do mnie, nie przestawaj pić. I dlatego każdego roku powracam po więcej. Zostaję tutaj dotknięta i uzdrowiona. Zostaję tutaj przemieniona. Powiedzieć, że moje życie zostało przemienione, to o wiele za mało. Ono nie tylko zostało przemienione, ono zostało obrócone do góry nogami. Już nigdy nie będę taka sama. Nadal jestem zdesperowana. Nadal jestem spragniona. Przemawiał Randy Clark i nagle powiedział, muszę zmienić moje przesłanie, będę mówić o namaszczeniu apostolskim. To słowo spowodowało moje zatroskanie, ponieważ wcześniej widziałam, jak ludziom, którzy o tym mówili, towarzyszyła arogancja. Teologicznie mi się to nie zgadzało, ale nic nie mogłam na to poradzić. On powiedział apostolskie błogosławieństwo. Modliłam się o Brazylijkę, której usta zostały wypełnione złotem i już to było dla mnie dziwne. Ona krzyczała i nagle Randy powiedział, apostolskie namaszczenie. I nagle Bóg, jak gdyby, uniósł mnie za czubek mojej głowy. Nie potrafię tego pokazać. Powiedziałam, słodki Jezu, dziękuję Ci, że mam na sobie spodnie. Byłam z zielonoświątkowego ruchu uświęceniowego i tam się nosiło spódnice, ale byłam wdzięczna, że teraz mam na sobie spodnie. Randy powiedział, więcej. A ja zawołałam, Boże, co robisz? Dosłownie stanęłam na głowie i przypomniała mi się ta pieśń. Weź mnie i użyj, i skrusz, jeśli trzeba. Śpiewałam o bielejących polach, gotowych do żniwa, pełnych dzieci, które wołają i umierają. Weź mnie, użyj, obij, jeśli trzeba. Stoję na głowie i nagle padam. I dosłownie jestem obita i usiniaczona. Gdy stałam na głowie, Pan powiedział, apostolski przewrót, służba apostolska, to najniższe miejsce. Wtedy przyszedł Ian Ross i spytał, czy nie masz nic przeciwko? Jak gdyby w ogóle musiał się pytać. Stałam wtedy na głowie i krzyczałam. To było bardzo dziwne. Gdybym była obserwatorem, to powiedziałabym, że ta kobieta przesadza. On spytał, czy mogę wylać wodę na twoje stopy? Odpowiedziałam, oczywiście. On nie wziął małej buteleczki, wziął wielką butlę i zaczął wylewać wodę, która płynęła od stóp do głów, bo stałam na głowie. I mówił przy tym, więcej, Panie, więcej. A Bóg po prostu mnie uderzył i nie wiedziałam, o co chodzi z tą wodą. Ale Pan pokazał mi to później, że to jest to całkowite zanurzenie z Ezechiela 47, całkowite zanurzenie w rzece oraz, że jest to powódź przychodząca do mojego kraju, która sprawi, że ludzie będą zdesperowani, spragnieni i głodni, ponieważ ci ludzie umierali zdani wyłącznie na własne siły. Parę miesięcy po tym, jak na moje nogi została wylana woda, po tym jak zostałam obrócona do góry nogami i zabrana do najniższego miejsca i posiniaczona od stóp do głów, powódź zalała mój kraj. Tysiące ludzi było głodnych i bezdomnych, a Bóg znów powiedział do mnie, umarłem, aby zawsze było pod dostatkiem. Daj im coś do jedzenia. A my byliśmy malutką, słabą posługą. Jak możemy nakarmić tych wszystkich ludzi? Bóg powiedział, wy dajcie im coś do jedzenia. Ze względu na to, co Bóg uczynił na tej podłodze w Toronto, ośmieliłam się uwierzyć, że malutka ja, malutkie my, malutkie Iris może wyciągnąć ręce, a Bóg to pomnoży. I On to zrobił. Zaczęliśmy kupować torby chleba, a On dosłownie rozmnażał ten chleb. A ludzie jedli. A potem ONZ powiedziało, mamo Heidi, ile potrzebujesz helikopterów? Oni dali mi helikoptery, żebym mogła nimi wozić ludzi. Czasami mieliśmy 7 helikopterów dziennie, aby przewozić nimi.
aby przewozić nimi kaznodziejów, lekarzy, pielęgniarki i usługujących, aby docierać do niezewangelizowanych ludów, przywożąc im chleb z nieba i chleb ziemski. A potem to eksplodowało. Przeszliśmy od 100 kościołów do 1000 kościołów. Tak więc, gdy widzisz, że na podłodze dzieje się coś dziwnego, to dobrze jest usłyszeć całą historię, ponieważ Bóg czyni coś w tej osobie. Możemy tego nie rozumieć, ale to jest potężne, ponieważ On, potężny Bóg, to robi. I to jest piękne. W czasie, gdy Bill głosił, wypłakiwałam moje serce. Nie płakałam dlatego, że byłam smutna. Nie dlatego, że potrzebowałam więcej uzdrowienia w jakiejś dziedzinie. Płakałam, ponieważ byłam tak desperacko spragniona więcej Boga. Pragnęłam okazać Mu posłuszeństwo za wszelką cenę. Bardziej Go kochać, oddać Mu każdą komórkę mej istoty. Była we mnie desperacja, mówiąca: weź mnie, złam mnie, użyj. Pragnę Twojej obecności. Jeszcze parę minut temu szlochałam i mukałam. Moje oczy były od tego czerwone. Moje spodnie były od tego wilgotne, ponieważ ja po prostu Go pragnę. W tym domu, rok za rokiem, On objawia więcej, coraz więcej samego siebie. Po to, by objawić się mojemu sercu. Ja po prostu mówię tak. Nie pozostało we mnie żadne nie. Wobec Niego, dla Niego jestem cała na tak. Na pewnym spotkaniu upadłam i nie mogłam się podnieść. To było na początku. Betty była przy mikrofonie, było już po północy. Pan jest miłosierny, ludzie potrzebują iść do domu. Ona ogłaszała: potrzebujemy, abyście skierowali się do wyjścia, przyjdźcie jutro. Bardzo chciałam być posłuszna Betty i przestrzegać obowiązujących zasad. Jestem posłuszna, więc starałam się podnieść, ale jakoś utknęłam za sceną. Starałam się, wysilałam się, ale nie mogłam się poruszyć. Nie wiedziałam, co to jest. To było jak magnes, jak klej. Mój umysł pytał, o co tutaj chodzi? A potem zaczęłam się martwić. Pomyślałam, że sprawiam kłopoty. Oni pomyślą, że jestem nieposłuszna, że nie wstaję, kiedy trzeba wychodzić. Zaczęłam mówić: Boże, powinnam już wyjść, ale nie mogłam się poruszyć. Moja głowa jak gdyby utknęła. Na moich palcach i stopach czułam tę ciężką, obfitą Bożą chwałę. Zaczęłam się bać. I wtedy zza rogu wyszła Beni i spytała: cześć, kochanie, czy wszystko w porządku? Nie martw się, już widzieliśmy takie rzeczy. Nie martw się, wszystkie takie osoby otrzymują pomoc. Poszła po pomoc, to było bardzo miłe. Oni jakoś mnie podnieśli i zabrali mnie do mojego hotelu, Betty i jej przyjaciele. Oni mnie tam położyli, a ja tkwiłam nieruchomo w moim łóżku. I tylko parę razy mogłam się z niego wyczołgać, aby pójść do ubikacji. I musieli mnie zanieść z powrotem do kościoła. Pytałam Boga, co się dzieje? I Bóg mi odpowiedział. Uczynił to bardzo łagodnie. Jego płynna miłość pulsowała we mnie. Oto co mi powiedział. Nie możesz nic beze mnie uczynić. I nie możesz niczego uczynić bez ciała Jezusa Chrystusa. I aby ukazać tę prawdę, faktycznie nic nie mogłam uczynić bez ciała Jezusa Chrystusa. Nie mogłam się tamtego dnia napić, dopóki ktoś w tym kościele nie usłyszał, by dać mi wodę. Dopóki ktoś w kościele nie usłyszał, że trzeba mi pomóc i dopóki nie zebrały się 4 osoby, aby zabrać mnie do łazienki, nie mogłam tam wejść. Nie mogłam mówić, nie mogłam jeść. Wodę podawano mi do ust. I ten wspaniały kościół pozwolił mi żyć w tym miejscu. W miejscu bycia zdaną na innych i oni mnie kochali.
Pamiętam, jak położono mnie na wersalce i bolały mnie wszystkie kości z powodu tego leżenia na podłodze. Oni położyli poduszkę pod moją głową i po prostu się modlili. Z listu do Efezjan. Mogłam wyszeptać do Rolanda tylko jedno słowo: Efezjan. Gdy to wyszeptałam, on wiedział, że ma ten list przeczytać. I to było jak ogień i jak miecz, przeszywający moje serce. To było o synostwie i o duchu adopcji z listu do Efezjan. I to się przede mną otworzyło. To jest to, kim jesteśmy. Jesteśmy Jego ciałem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Nie możemy nic bez Niego uczynić. Nie możemy nic uczynić bez ciała Jezusa Chrystusa. W tym kościele, w tym domu ludzie zostali uwolnieni do tego, aby Bóg mógł ich dotykać w taki sposób, jak tego chciał. I dzień za dniem, rok za rokiem, oni musieli dokonywać wyboru. Oni, to znaczy John i Carol, trzymaj lejce, Boże. Nie odbierzemy ich Tobie. Nie będziemy tego trzymać. Pozwolimy, byś to Ty to prowadził. Pozwolimy Ci zrobić to, co chcesz z tymi ludźmi. Nawet jeżeli tego nie rozumiemy. I oni uwolnili ludzi do bycia dotkniętymi w sposób radykalny. I każdego dnia mówili tak. Każdego dnia mówili tak Bogu i Jego obecności. Jestem tak wdzięczna Johnowi i Carol. Nie mam słów, żeby im podziękować za wolność, jaka jest w tym domu. Każdy zaangażowany w tę posługę pozwolił nam kochać Boga, zakochać się w Nim jeszcze bardziej.